Jojo, siemeczko, Żonki z tej strony Alanek i dzisiaj witam was z takiego taga, który ktoś mi stagował, z takiego taga Polish Tag. I tutaj mam zapisane parę pytań, na które trzeba odpowiedzieć w tym tagu. Ulubiona polska potrawa. Lubię pierogi, bardzo lubię pierogi. Ale ostatnio było tak często pierogi mama robiła, że się przejadły. Więc na razie tak odpuściłem sobie, aż to świąt poczekam, gdzie będzie cioci dobra taka, nie wiem, taki sosik do pierogów. Pierogi ruskie oczywiście. A ten sosik to jest taka właśnie cebulka ze śmietaną właśnie połączoną. Tu jest mniami, jakie to jest dobre. Mógłbym jeść. Schrupałbym. Ziemniaczki, kartofle czy pyry? Ja tam zawsze byłem uczony jako ziemniaczki albo kartofle, tak? Ziemniaczki to były takie właśnie tuczone, inne takie? A kartofle to były takie właśnie całe, wielkie, kurde, podane do stołu z masełkiem i się je... i om nom 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 nom. No to takie były kartofle. A akurat pytanie pod moją grupę, tak? Polecam bardzo, jest link w opisie do grupy i... No i ziemniaczki Alanka. Wychodzisz na dwór czy na pole? Pierwszy zaszczył się takie na pole. Ja jestem ze Szczecina, więc idę na dwór. Kapcie, pupcie, papcie... Co? Co? Kapcie, pupcie, papucie czy ciapy? Ciapy. Nie. Włosek. Zawsze mówiłem kapcie. Rzadko noszę, prawie zawsze na chacie nie mam żadnych kapci. Zimno w nóżki mi nigdy nie jest, więc lubię na bosaka. Tym świeżej, tym lepiej tam na dole, tak? Moja ulubiona polska marka kosmetyków? Czy nie Nivea to polski kosmetyk? Góry, morza czy jeziora? Ja uwielbiam morze. Lubię ten szum taki. Tak nie brzmi morze. Choć w Anglii mamy oceany i są bardzo, bardzo zimne. Nie no, ale jak stuknie 15 stopni, to kurde jest zabawa, ja się wskakuje i się wskakuje po prostu. I to jest walka o przetrwanie, bo mówię, to są fale takie, boisz się kurde wejść w okraba, widzisz? Teraz ja pamiętam, z tatą chodziłem właśnie po morzu i tak, no było płytko, tak? Gdzieś tyle, tak głęboko było albo tak jakoś. I ciągle nagle widzimy krabek, sobie stoi i tak i kurde, jak on zaczął mojego tatę gonić, to ja razem z tatą uciekam, a on nas gonił i tak, kurde, wiesz, tak bokiem zapierdzielał. I od tego momentu zawsze się boję wejść na początku do morza, ale jak się później oswoję, to już jest spoko, ale później się boję, jak mnie dużo wodorostów osadzi, taki wielki kurde skurczybyk mnie zaatakował. To musiałem go trochę rzucić no, na morze, tak, żeby sobie odpłynął, bo wodorosty nie są fajne. Część Polski, którą chciałbyś odwiedzić, tą drugą. Mleko od kozy czy mleko od krowy? Mlek, to w ogóle piję mleko od kozy. Ja pamiętam, że kiedyś musiałem, to tak szczęsiło, bo ja miałem alergię na mleko i właśnie od kozy mogłem, bo nie miałem alergii na kozie mleko, tylko na mleko takie krowie. Więc jak mama mi wstawiała to mleko kozie, to tak śmierdziało, że ja... Po prostu wolę kakałkę z mleczkiem od krowy i no nie wiem, z jakimś kakałkiem, tak, marki nie będę mówił. I tak, ludziska, to ja będziemy kończyć odcinek, więc jeśli wam się spodobał i chcecie takich tagów więcej, zostawcie lajka, skomentujcie, subskrybujcie i trzymajcie. Hej, na razie, bubła, peace.